Witajcie moi mili. Ostatnio weekend mieliśmy objazd trasy w Krzywiniu. Niestety zapomniałem kamery, nic się nie nagrało. Aczkolwiek trasa jest bardzo przejezdna. Praktycznie błoto tylko w jakichś niewielkich fragmentach. Zdecydowanie lepiej niż rok temu, bez porównania. Sucho, w lesie, na singlach. Można śmigać. Ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj co jest lepsze? Czy tłuc maratony lokalne, jeden za drugim, ile wlezie, non-stop, weekend w weekend, katować każde zawody, jakie mamy tylko pod ręką? Czy może odpuścić i jechać raz na jakiś czas w góry, na maraton górski? Oczywiście z punktu widzenia osoby początkującej. Sam tak zaczynałem 2 lata temu, 2 sezony za mną, niecałe 30 maratonów, więc powiem, jak to wygląda z mojego punktu widzenia i rady dla początkujących, co wybrać, jeżeli dopiero planujemy start w zawodach, jeżeli dopiero zaczynamy naszą przygodę z MTB, co będzie lepsze i w jakim okresie czasu. Zapraszam. Mój pierwszy sezon wyglądał tak, że tłukłem zawody jak leci, jedne po drugich, kiedy tylko miałem czas, jechałem, jeździłem, ścigałem się, żeby złapać tego doświadczenia jak najwięcej. No i zdecydowanie jest to opcja, którą każdemu początkującemu polecam. Pewnie wielu z was, którzy już jeżdżą jakiś czas, znacie doskonale to uczucie, jak zaczynaliście, jak były wasze pierwsze starty, gdzie zaczynamy gdzieś tam z tego 6. sektora. Niepewnie, nieśmiało, duży stres, duża adrenalina i z zawodów na zawody noga się bardzo szybko rozkręca, datujemy bardzo duży progres, poprawiamy trasy, przebijamy się z sektora do sektora. Ta rywalizacja na trasie, nawet w tych zawodach lokalnych, wszędzie są osoby, które dopiero zaczynają, więc mamy z kim konkurować, mamy z kim rywalizować, zawsze jedziemy w grupie. Łapiemy tego bakcyla, łapiemy tą zajawkę i takie zawody lokalne, jak dla początkujących, są zdecydowanie najlepszą opcją. No i co tu dużo mówić? Technika jazdy, taktyka podczas wyścigu, radzenie sobie ze stresem, budujemy siłę, wytrzymałość, wydolność trenową. Żaden najlepiej dopasowany trening nie da nam tyle, co nawet najgorzej przejechane zawody. Więc dla osób początkujących zdecydowanie polecam jeździć, startować. A co z zawodami w górach? No w moim przypadku sytuacja wyglądała tak, że w pierwszym sezonie startowym również wybrałem się w góry i się okazało, że 1000 metrów przewyższeń jest to bariera nie do pokonania. Wtedy faktycznie trasa zweryfikowała, że jednak braki kondycyjne, braki w technice dają sobie znać i to mocno. No i odbierało to całą przyjemność z jazdy. Okazało się, że po starcie wszystkie sektory odjechały, a na pierwszym podjeździe praktycznie zostałem sam, jechałem całą trasę sam. Nie wyprzedziłem chyba nikogo, gdzieś tam już nie chodzi o wynik tam czy miejsce, ale wszystkie te walory i atuty właśnie wyścigu odpadają. Nawet nie byłem w stanie cieszyć się tymi widokami wokół, bo po prostu trasa była tak ciężka i wymagająca jak dla osoby początkującej, że nie byłem w stanie po prostu cieszyć się tą jazdą. Tak więc zawody w góry na późniejszy etap warto przełożyć. A jak u mnie wyglądała sytuacja w drugim sezonie? W drugim sezonie sporo zmian. Bo zmieniam cykl, w którym jeździłem, zmieniam dystans z mini na mega. Jadę również w drużynie, więc i generalka drużynowa, i generalka indywidualna. Więc pomimo tego, że cały czas są to zawody lokalne, zupełnie nowe trasy, zupełnie nowe wyzwania, więc znowu jest ta motywacja, znowu jest ta nowa adrenalina, znowu jest z czym się mierzyć, ponieważ okazuje się szybko, że jednak chociażby nawet 200 metrów przewyższeń więcej na trasie i 10 km więcej to też jest zupełnie inny wysiłek. Więc jest o co walczyć. Okazuje się, że zawodnicy z dystansów mega to już nie są ci sami zawodnicy co z dystansów mini. Więc poziom troszeczkę idzie w górę, poprzeczka jest postawiona troszeczkę wyżej. Znowu jest frajda, znowu jest radość. Więc próbujemy kolejnych wyzwań, próbujemy znowu jechać w góry. Również idziemy za ciosem i bierzemy dystans mega tym razem.
No i znowu góry weryfikują jednak naszą formę. Znowu okazuje się, że tych sił brakuje. Znowu okazuje się, że ta wytrzymałość jednak odstaje w porównywaniu z innymi zawodnikami. I znowu duża lekcja pokory. I sporo jeszcze do potrenowania, do poszlifowania naszej formy. Jest to znowu też pewnego rodzaju bodziec, jest to też pewnego rodzaju motywacja, tak, że chciałoby się być lepszym, chciałoby się konkurować z tymi najlepszymi. A jednak te góry mają coś w sobie, co przyciąga, co powoduje, że za każdym razem chce się tam wracać. Wspaniałe, niezapomniane widoki, wspaniałe, niezapomniane emocje. Cała masa ludzi z całej Polski się zjeżdża, nawet z zagranicy. Wymieniają się doświadczeniami, wymieniają się spostrzeżeniami. Jednak jest to zupełnie inny klimat niż takie zawody lokalne. Kurczę, no kto był, to wie. Ciężko to w ogóle porównywać. Aczkolwiek moje zdanie na ten temat jest takie, że dla osoby początkującej albo w ogóle dla osoby, która chciałaby pojechać w góry i czerpać z tych gór, z takiego maratonu górskiego jak najwięcej, jednak jako taką formę trzeba byłoby mieć. Jakąś wytrzymałość, jakąś siłę, żeby sobie z tymi górami poradzić. Jednak dystanse mini to jest około 1000 przewyższeń, czy nawet mega mają powyżej 1000, 1200, 1300. Żeby przejechać taką trasę już bez względu na wynik, nie patrząc na miejsce, które się zajmie, ani na czas, aczkolwiek żeby przejechać to o własnych siłach, nacieszyć się tymi widokami, mieć jakąś satysfakcję z tej rywalizacji, mieć możliwość powyprzedzania się trochę, powalczenia o jakieś pozycje, nawet te niższe, trzeba jednak tą bazę treningową ze sobą posiadać. Technikę jazdy, tutaj też kurczę, generalnie zupełnie inną technikę mamy, potrzebujemy w góry, zupełnie inną technikę potrzebujemy tutaj na nizinne maratony. To są dwa różne światy, jakby nie patrzeć. Więc dla osób początkujących zdecydowanie mucić wszystko, co się da, zdobywać jak najwięcej doświadczenia, zdobywać jak najwięcej praktyki, szlifować formę od zawodu do zawodów, z górami się wstrzymać, pierwszy, może drugi sezon, zacząć od mini, nie tak jak ja, szarpać się na mega, bo to też kurczę, trzeba mierzyć siły na zamiary, a na góry przyjdzie czas. I tak jak ja, dzisiaj mam tu mój trzeci sezon, praktycznie rozpoczynamy. No aż nie mogę się doczekać wyjazdów w góry. Zdecydowanie bardziej czekam na te góry niż na zawody lokalne. Zawody lokalne traktuję bardziej jako sprawdzenie formy sprzed roku, na tych, których już jeździłem, albo typowo treningowo po prostu, żeby trochę formę poszlifować. Cały urok tych gór polega na tym, że jedziemy w zupełnie inne miejsce, w zupełnie inne środowisko. My zawsze sobie organizujemy dwa noclegi, jedziemy na weekend. Gdzieś tam sobie znajdziemy jakieś regionalne jedzenie, gdzieś tam sobie jakieś regionalne piwko znajdziemy, jakieś atrakcje przy okazji. Cała ta otoczka, cała ta atmosfera sprawia, że się bardziej odrywamy od miejsca, w którym żyjemy, od pracy, od obowiązków takiego życia codziennego i jest to na pewno zdecydowanie lepsza forma relaksu, lepsza forma odpoczynku. Pomimo wszystko, że maraton górski trudno nazwać odpoczynkiem. Ogólnie maratony w górach mają dużo więcej do zaoferowania, jeżeli chodzi o całą otoczkę organizacji zawodów. Są dostępne jakieś strefy gastronomiczne bardziej rozbudowane. Są jakieś stanowiska testowe, czy to jeździliśmy na Scottach, kurczę, na fulach Scotta, Scott Scale bodajże, najnowsze modele z 2018 roku, w zeszłym roku, można było sobie wypożyczyć na cały dzień pojeździć. Można było z kryokomory skorzystać. Masażów, przeróżnych opcji dodatkowych, no czego niestety na takich zawodach lokalnych po prostu nie ma, no albo jest zdecydowanie mniej. Co więcej, sam widok gór, sama atmosfera tego miejsca, jakie by to nie było miasto w górach, zawsze zdecydowanie polecam. Jak ktoś nie jest fanem gór, to podejrzewam, że nigdy w górach nie był. Ja też się przekonałem dopiero jak pojechałem tam pierwszy raz. Więc co tu dużo mówić? Góry polecam każdemu, kto już trochę jeździ, ma jakiś tam stopień wytrenowania, jest w stanie takie 40-50 km pełną parą zrobić, nie ma zadyszki, nie łapie zadyszki, śmiało jechać w góry. Też to jest pewnego rodzaju sprawdzian swoich umiejętności, no. Nie ma co tu dużo gadać, takie 1000 przewyższeń. Dla kogoś, kto mieszka w górach, to jest pewnie zwykły codzienny trening, ale dla kogoś, kto jeździ na co dzień i
i praktycznie maksymalne przewyższenie, jakie jest w stanie wykręcić, to jest 400 metrów, no to taki 1000 naprawdę jest coś, z czym można by się zmierzyć. Zdecydowanie polecam. Ja w tym roku Szklarska Poręba na pewno, Bike Marathon, jest to jeszcze wersja Ultra, czyli mini jest trochę wydłużone, ma 40 km i około 1000 przewyższeń. I jak dla osób, które nie mieszkają na stałe w górach, moim zdaniem jest to idealne miejsce do rozpoczęcia swojej przygody ze ściganiem właśnie po górach. Super widoki, super techniczna trasa, naprawdę bez porównania. Aczkolwiek no z perspektywy osoby, która jeździ tylko i wyłącznie po zawodach lokalnych, no nie można powiedzieć, że zawody takie jak mamy w Krzywiniu za chwilę czy w Obornikach są jakieś słabe, czy te trasy są nijakie. No te trasy są bardzo dobrze poprowadzone, te trasy są zorganizowane w ten sposób i wyznaczone, że z tych terenów, na które tutaj mamy, jest wyciśnięte maksimum, ile tylko można. Aczkolwiek no ktoś, kto był w górach, ktoś, kto jeździ po górach, no to widzi tą różnicę. Ja jak wcześniej nie miałem jakby punktu odniesienia, no to każda trasa robiła na mnie takie wrażenie w porównaniu z tym, co jeździłem wokół domu, że w pewnym zachwycie i przeszczęśliwy zawsze wracałem po raz kolejny na tę trasę. A w tym momencie, gdy ta perspektywa jest troszeczkę inna, no to można spojrzeć na ten temat trochę inaczej. Na pewno minimum 3-4 razy w góry pojadę, o czym chyba już wspominałem. Może ktoś z Was chciałby się na taką wyprawę z nami wybrać. Chętnie można się dołączyć, nie widzę problemu. Organizujemy nocleg, organizujemy dojazd. No typowo weekendowo, od piątku do niedzieli. Bike maraton zawsze jest ten plus, że ma w sobotę zawody, więc można przyjechać w piątek wieczorem, na spokojnie odpocząć, rano wstać, zrobić porządne zawody. I jeszcze mamy całe popołudnie dla siebie, w niedzielę rano wracamy do domu. Jakby ktoś z Was był chętny na przykład takim wyjazdem gdzieś latem, wiosną, może nawet jesienią, we wrześniu, też są spoko opcje na zawody, gdzie nie ma takiego ruchu turystycznego, to dawać znać w komentarzach. To nic. To ja na dzisiaj. Widzimy się w Krzywiniu za 2 tygodnie. Tak jak już mówiłem na początku, trasa spoko, przygotowana, nie ma błota, nie ma jakichś tam tragedii, gdzie nie gdzie, ale generalnie w całości jest przejezdna. Także zapraszam, ja tam będę. Jestem ciekaw, czy poprawię czas z zeszłego roku. Na pewno poprawię, bo przez te błoto niestety te czasy były jakie były. Noga też pewnie lepiej podaje, więc czek formy w Krzywiniu 31 marca. Dozo!